Dzień dobry. W dniu dzisiejszym nietypowa prezentacja, a jej głównym bohaterem Hummer Grand Canyon S. Zapraszam na film. Przejdźmy zatem do meritum. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to przede wszystkim bardzo duży prześwit. Napęd 4MATIC, w tym modelu jest on opcjonalny, waży 126 kg i wiąże się z wyborem wzmocnionego silnika o mocy 190 koni mechanicznych. W tym przypadku w oczy rzuci nam się również metalowa osłona silnika, która jest elementem wyposażenia dodatkowego. W modelu znajdziemy trzy linie wyposażenia pod względem fabrycznego Mercedesa Sprintera. Jest to linia standard, linia plus i linia premium. W tym modelu znajdziemy linię premium, która jest najwyższa. Znajdziemy tutaj adaptacyjny tempomat, światła full LED-owe, kamery 360, czujniki parkowania przód, tył z systemem parkowania i wiele, wiele innych, które postaram się pokazać na filmie. Model Grand Canyon S występuje, jak już wcześniej wspomniałem, w opcji z napędem na 4 koła i również w opcji znajdziemy dach pop-up roof. W tym przypadku mamy samochód pełnoprawny z 4 miejscami do spania. Natomiast łącząc obie opcje, samochód waży w okolicach 3 tony 100 w stanie gotowym do jazdy i wiąże się to ze zmniejszeniem liczby miejsc do jazdy do 3. Warto wspomnieć, że jak na markę premium przystało, mamy tutaj aż 8 kolorów do wyboru zewnętrznych, gdzie w większości kamperów wybór ogranicza się tylko do jednego. Mamy możliwość również zmiany kół. W tym przypadku mamy opony szosowe z felgą aluminiową. W opcji znajdziemy również opony kolcowane, typowo terenowe. Jak już wcześniej wspomniałem, samochód jest wyposażony w wiele systemów bezpieczeństwa. A w tym przypadku mamy również system kamery 360 stopni. Tutaj mamy kamerę przednią. Sam zderzak w tym przypadku nie jest lakierowany, natomiast może on się pojawić również w wersji lakierowanej. Tutaj znajdziemy kolejną kamerę. Takich kamer znajdziemy 4 z każdej strony pojazdu. W samochodzie mamy w standardzie okna oczywiście ramowe. Samochód jest przystosowany do użytku całorocznego. Ogrzewanie mamy trumę diesel w opcji z połączeniem z wkładem elektrycznym. Tutaj oczywiście toaleta chemiczna, przyłącz do prądu, jak i również dosyć szerokie poszerzenie łóżka, które gwarantuje nam możliwość spania w poprzek i przez co te wymiary są znacznie zwiększone. Przejdźmy zatem do części tylnej pojazdu. Tutaj, jak już wspominałem, mamy oczywiście czujniki parkowania, kamerę ułatwiającą parkowanie umieszczoną w głównej części pojazdu. Oczywiście wszystkie elementy wewnątrz są wykonane filcem, więc tutaj nie znajdziemy gołej blachy. Tutaj dostęp do szafki na butlę gazową. W tym przypadku kuchenka do gotowania jest zasilana z gazu. Lodówkę mamy na 12 V. W samochodzie znajdziemy również opcjonalny układ fotowoltaiczny, w tym przypadku 2 razy 95 W z regulatorem MPPT. A tuż obok szafki gazowej znajdziemy dostęp do szafki elektrycznej. I tutaj mamy schowaną pełną elektrykę kampera. Znajdziemy tutaj oczywiście, jak na kamperwana przystało, kompaktowy garaż o wymiarach 80 na 60, natomiast na długość, praktycznie długość nie jest ograniczona, możemy tą długością wejść też w przestrzeń kampera i przewieźć też dłuższe elementy. W kamperze tutaj oczywiście wszystkie te elementy zostały wykorzystane, nie ma tutaj pustych przestrzeni, mamy tutaj szafeczki, szufladki, same łóżka można również złożyć, zwinąć i spiąć po tej części, tak by ten element unieść do góry i przewozić na przykład wewnątrz rowery. Przechodząc do wnętrza, warto zwrócić uwagę na nową stylistykę Hummera. W tym przypadku mamy do wyboru 2 rodzaje wnętrza. W tym egzemplarzu jest to wnętrze Ivy Green, gdzie znajdziemy tutaj bardzo ładne stylistyczne wstawki, tapicerkę częściowo skórzaną, ze wstawką tekstylną,
Mamy do wyboru jeszcze drugi wariant wnętrza, który jest bardziej, więcej mamy tutaj wtedy tej bieli. Nie mamy tych stawek drewnianych. Przejdźmy zatem do części kuchennej. Tutaj oczywiście jak na campervana przystało, kuchenka dwupalnikowa oraz zintegrowany zlewozmywak. Szufladki oczywiście tutaj z filcem, jak już znamy to z modelu Venture S. Lodówkę znajdziemy tutaj kompresorową na 12 V z osobnym zamrażalnikiem. Sama sypialnia o wymiarach 1,88 m x 130 m w najdłuższych miejscach. Dużo większe łóżko znajdziemy nad naszymi głowami, które zaraz pokażemy. Tuż za mną łazienka. Sama łazienka oczywiście kompaktowa, jak na campervana przystało, bowiem sam samochód ma oczywiście niewielkie wymiary, w tym przypadku 5 m 93 cm na długość, dlatego tutaj oczywiście znajdziemy łazienkę ze zintegrowanym prysznicem, z toaletą i chowaną umywalką. Przejście do części sypialnianej na dachu jest dodatkowo tutaj wyciszone i ocieplone w przypadku, gdy nie chcielibyśmy z niego korzystać. Jest to zrobione na bardzo prostym rozwiązaniu klipsów. Do samej sypialni znajdującej się na dachu oczywiście musimy się wdrapać po drabinie. Spotkajmy się na górze. W głównej sypialni znajdziemy łóżko o wymiarach solidne 2 metry na długość, na szerokość 1,20 m sam materac. Oczywiście w samym pop-up roofie znajdziemy i okienka, i moskitiery, więc może tutaj też do światło dzienne oczywiście się dostawać. Myślę, że można tutaj z tego dachu niezapomniane widoki w wielu miejscach zobaczyć. Przejdźmy zatem do podsumowania. Prezentowany model to koszt w granicach w podobnej konfiguracji 145 tysięcy euro brutto, co przy obecnym kursie na poziomie 4,3 zł daje nam w okolicach 620 tysięcy zł brutto. Prezentowany egzemplarz został już sprzedany pod zamówienie indywidualne klienta. Mamy również dostępne samochody na przyszły rok modelowy w bardzo podobnych specyfikacjach, które jeszcze możemy modyfikować. Zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi w Gaju, jak i w Jankach koło Warszawy. No i teraz postaramy się co nieco zaprezentować z samej jazdy tym camperem. Przejdźmy w podsumowaniu również do szoferki. Znajdziemy tutaj już znany dla wielu Mercedesów system MBUX. W tym przypadku również systemem parkowania i systemem kamer 360 stopni, który jest niedostępny w modelach półintegrowanych na bazie Mercedesa w marce Hummer. Tylko w campervanie znajdziemy taki system. Mamy możliwości zmiany widoków, co jest dosyć ważne w terenie. Mamy tutaj kamerę przednią, kamerę 360, kamerę tylną, szeroki obiektyw, więc mamy wiele, wiele możliwości, które ułatwiają nam. I w przypadku najazdów na jakieś ostre przedmioty możemy sobie podejrzeć, na ile ten uskok jest wysoki i czy samochód sobie poradzi.